Siema, witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars na moim kanale, a dzisiaj, tak jak widzicie po tytule tego filmu, jest to poradnik, jak lepiej grać najnowszą postacią Larym oraz Lori, postacią, która dzisiaj oficjalnie wyszła do Brawl Stars, ale jeszcze na sam start tego filmu możecie zostawić łapkę w górę oraz zasubskrybować mój kanał. No i ja już bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Na sam start jeszcze raz przypomnę, żebyście zostawili tutaj łapkę w górę dla zasięgu, a teraz otworzymy sobie tutaj darmowego, mitycznego dropa, którego każdy z was ma oczywiście w sklepie. Mam nadzieję, że coś ciekawego tutaj jeszcze poleci na sam start właśnie tego odcinka. I uwaga, dostaliśmy niestety tylko gadżet do Bustera, więc niestety nie jest to nic ciekawego, ale teraz myślę, mogę przejść już właśnie do głównego tematu tego odcinka, czyli jak lepiej grać najnowszą postacią Larym oraz Lori. Jak widzicie, mam tutaj na tej postaci ponad 1300 puarków i dzisiaj wam właśnie powiem, jak nią lepiej grać. Na sam start myślę, że możemy zacząć właśnie od budowy postaci, czyli który gadżet oraz który star power najlepiej używać na dane tryby, więc sobie od razu tutaj myślę, mogę to wybrać. Jeśli chodzi o gadżet, no to jest tak właściwie tylko jeden dobry, jest to gadżet drugi. Nie kupujcie gadżetu pierwszego, ponieważ jest to właśnie strata monet. Jeśli chodzi o star powery, drugi star power jest bardzo dobry na hejsta, ponieważ daje on nam dodatkowe ataki, a pierwszy star power jest lepszy na wszystkie inne tryby oprócz właśnie hejsta. Czyli drugi jest na hejsta, a pierwszy jest taki, można powiedzieć, uniwersalny, więc to już właśnie zależy od was, jaki star power sobie kupicie. Jeśli chodzi o właśnie gearsy, no to na solo polecam tarczę, na hejsta polecam damage i tak właściwie tarcza oraz damage to są te najlepsze gearsy do tej postaci. Teraz myślę, że możemy sobie właśnie zobaczyć, jak te star powery działają tutaj na alejce treningowej. Teraz myślę, właśnie mogę przejść do tego, jak działa drugi star power, czyli star power lepszy na hejsta. Więc najpierw musimy sobie oczywiście naładować ulta, żeby to mogło właśnie tutaj zadziałać. Więc dajemy sobie ulta tutaj na tego bossa. Szybko tutaj wywalam swoje ataki. Jak widzicie, dostaję dwa ataki za darmo tak właściwie, jeśli nasz tutaj właśnie bliźniak bije również tego bossa. Jak widzicie, naprawdę bardzo mocny damage to potrafi zrobić. Jak widzicie, już sobie tego bossa zabiłem, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo mocne. Jeszcze raz w sumie możemy sobie to zrobić. Jeśli ktoś chce, no to może właśnie policzyć, ile mi to tutaj zajęło zbicie tego całego bossa. Więc tak, ja już sobie tutaj szykuję ulta, bo myślę, że mogę dać nowego. Tylko teraz, żeby ten mój ult tam nikogo nie bił za bardzo. Niech on tutaj wszystkich już sobie zabije po kolei może, żeby to jakoś mogło tutaj właśnie zadziałać. I teraz powinien się za chwilę tutaj zrespić. Uwaga, tak dokładnie zrespił się i teraz coś szybko nawalamy. I zobaczymy, w jakim czasie tutaj cały bot tutaj powinien zlecieć. Już ma to, jak widzicie, poniżej 50 tysięcy, 30 tysięcy, 20 tysięcy. Naprawdę bardzo szybko to idzie. I na hejście naprawdę bardzo fajnie tą postać można sobie wbijać. Teraz myślę, mogę przejść do pokazania wam najlepszych map do wbijania tej postaci na jakieś tutaj wyższe właśnie rangi. Zacznijmy sobie właśnie od solo showdown i mówię tutaj o 30 na przykład randze. Jeśli chodzi o najlepsze mapki, no to najlepsze są oczywiście mapki, gdzie jest bardzo dużo ścian. Czyli oczywiście wzburzona pieczara jest na tą postać bardzo, bardzo fajna. Oprócz tego, jakie te jeszcze mapki mamy w gierce, ta mapka jest również naprawdę bardzo mocna, ponieważ jest tutaj masa ścianek. I z tego co wiem, jak wy to oglądacie, no to ta mapka pojawi się właśnie jutro w Brawl Stars. Także oczywiście, jeśli ktoś z was odblokuje sobie tą postać za kredyty, no to na tej mapce możecie sobie od razu właśnie ją tutaj wbijać. Dalej, na tej mapce nie grajcie, ponieważ tutaj za dużo właśnie nie wbijecie według mnie. Ta mapka jest naprawdę bardzo fajna. Tutaj jest również bardzo dużo ścianek i tego Larego można naprawdę bardzo fajnie wykorzystać. Ale jeśli chodzi właśnie o najlepszą mapkę na solo showdown, no to jest to mapka bez power cubesów. Jest to mianowicie ta tutaj mapka, pewnie większość z was ją właśnie kojarzy. Mamy tutaj takie cztery jumpy jakby na środku. Mamy tutaj wodę oraz krzaki. I po prostu pod koniec stoicie sobie właśnie przy tych ściankach i nawalacie w środek, sprawdzacie, czy kogoś tam nie ma i bez problemu sobie powinniście właśnie wygrać. Jak naładujecie ulta, no to oczywiście dajecie go na środek, a na respie, jeśli właśnie się respicie obok kogoś, kto nie ma tej postaci, no to po prostu go fokusujecie, ponieważ tak jak widzicie, na respach również są takie małe ścianki, przez które można tą postać naprawdę bardzo fajnie wykorzystać. Jeśli chodzi o właśnie mapki na Brawl Ballu, no to również polecam mapki, które mają ściany, więc na sam start polecam tą mapkę.
Tutaj ta postać jest naprawdę bardzo mocna, niestety jest również bardzo wkurzająca, jeśli gracie właśnie jakimś normalnym team compem i ogólnie jeśli na Brawlballu gracie na ponad 1000 tą postacią, no to najczęściej właśnie dostajecie również dwie takie same postacie do teamu i wtedy tak właściwie macie bardzo łatwe mecze. Więc jeśli ktoś z Was dobije na przykład tego trzaka na solo, no to polecam Wam właśnie spróbować na Brawlballu grając na ponad 1000, ponieważ na 90% właśnie dobierze Wam Larego oraz Lori do teamu i wtedy będziecie mieli tak właściwie 6-3, ponieważ jak użyjecie właśnie swoje ulty, no to będzie to już nie do wygrania dla drużyny przeciwnej. Jeśli chodzi o inne mapki, no to możecie sobie w sumie sami zobaczyć w gierce. Ta mapka jest również całkiem ciekawa, ta również, ponieważ na tych mapkach w większości właśnie są ściany. Na 5-5 również oczywiście ta postać jest bardzo mocna, no może na tą mapkę ta postać jest taka średnia, chociaż tutaj również są ścianki, więc naprawdę na każdej mapie tutaj można z randomami coś fajnego oczywiście wbić. Tak, te mapki tutaj się prezentują, no są one naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, tutaj już jest właśnie 5-5, więc tego myślę nie będę Wam właśnie tutaj w tym momencie pokazywał. Jeśli chodzi o takie tryby jak Hot Zone oraz Knockout, postać jest również naprawdę bardzo, bardzo mocna, także jeśli na mapce widzicie właśnie jakieś ścianki, no to oczywiście polecam Wam wbijać tą postać, ponieważ najprawdopodobniej bez problemu sobie właśnie poradzicie do poziomu takiej 25 rangi, no to myślę w kilka godzin, nie wiem, w 2 godziny bez problemu powinniście sobie wbić praktycznie bez właśnie żadnych porażek. Chociaż dzisiaj właśnie w dniu wyjścia, no to powinniście spotykać tylko i wyłącznie te postacie, szczególnie właśnie na niskich puarkach, ponieważ dużo osób właśnie chce ją również odblokować i sobie od razu ją wbijać. Także myślę, że jeśli chcecie wbijać jakieś wyższe, no to musicie sobie właśnie kilka dni zaczekać, żeby inne osoby już właśnie sobie to zdążyły wbić i wtedy wy możecie sobie właśnie zacząć to wbijać, żeby było po prostu troszeczkę łatwiej. Teraz tutaj właśnie szybko pokazuję Wam wszystkie mapki, jak one wyglądają, ale myślę, że każdy z Was może sobie to właśnie u siebie sprawdzić. No nie grajcie tą postacią na Huntersach, bo Huntersy są bardzo słabe według mnie, jeśli chodzi właśnie o tą postać, ponieważ no są lepsze postaci, tak jak Piper, Funk, Amber, już w sumie nagrywałem z tego odcinek, jak grać Huntersy i ogólnie dużo osób się mnie pytało, kiedy pojawi się właśnie odcinek z tego, jak wbiłem Larego na ponad 1300 puarków i uwaga, odcinek pojawi się w sobotę około godziny 13:30, także oczywiście Was zapraszam, będzie to premiera, mam nadzieję, że każdy z Was właśnie w tym momencie na odcinku będzie, ponieważ 35 ranga, myślę, że nadal jest to dosyć dużo, w sumie ponad 1300 puarków bite bez porażki, więc tak tutaj właśnie wygląda. A w dzisiejszym odcinku będzie to już na tyle, więc jeśli Wam się spodobał, no to możecie zostawić oczywiście łapkę w górę oraz zasubskrybować mój kanał, ponieważ do końca tego roku lecimy po 10 000 subskrypcji. No i do następnych filmów, cześć!